Witaj, matko uwielbiona, żalem serdecznym zraniona, gdy Symeon sprawiedliwy przepowiedział miecz straszliwy. O Maryja, o Maryja. Kiedy byłam dzieckiem, nabożeństwa wielkopostne w mojej rodzinnej miejscowości we wsi Samary odbywały się w domach prywatnych. Za każdym razem u kogo innego. I tak Droga Krzyżowa odbywała się w piątki, natomiast w środę i w niedzielę śpiewano Gorzkie Żale. Na to okoliczność oczywiście każdy przygotowywał sobie specjalnie dom, przynoszono stołki od sąsiadów, przygotowywano taki ołtarzyk, a my z siostrą już jak rozbierałyśmy choinkę, to myślałyśmy o tym, jak przybrać ten nasz ołtarzyk na tą Drogę Krzyżową i zbierałyśmy złotka z cukierków, co wisiały na choince, po to, żeby okręcać nimi owies i robiliśmy takie dwa bukiety. No wtedy nie było żywych kwiatków, nie można było pojechać i kupić, zresztą nikt nie miał wówczas samochodów. I te bukieciki stały tak przy pasyjce. Niewiele rozumiałam wtedy z tych nabożeństw, szczerze mówiąc to mocno się denerwowałam, że ciągle trzeba klękać, wstawać, ale za to podobały mi się pieśni i gdzieś mi tak głęboko utkwiły w pamięci te przepiękne melodie pieśni pasyjnych. Cóż, obecnie niemal w każdym gospodarstwie są samochody, więc ludzie na nabożeństwa jeżdżą do kościoła, a wiadomo, w kościele w tej chwili pieśni są śpiewane zupełnie inne, a nawet jeżeli są te dawne, to na inną melodię. Same nabożeństwa też nieco inaczej są prowadzone. No ale większość mieszkańców Samarów pamięta te dawne melodie, utrwalone przez pokolenia. Dlatego poprosiłam, abyśmy znów spotkali się tak jak niegdyś i zaśpiewali Drogę Krzyżową po staremu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Lutującym się nad Nim niewiastą Pan Jezus zaleca, by więcej nad sobą niż nad Nim płakały. O Jezu, dlaczego serca nasze we łzach się nie rozpływa? O łzy Cię błagamy, o łzy współczucia przy rozważaniu Twojej męki i o łzy skruchy za nasze grzechy, byśmy zasłużyli na Twoją litość tak hojnie okazaną płaczącym niewiastom. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze. Rzecz też przyjść i mękę swoją świat odkupić raczył. Pan Jezus, odlewając pod ciężarem krzyża, już nie może go udźwignąć i na ziemię upada. O Jezu, to nie ciężar krzyża, lecz ciężkość grzechów naszych tak Cię boleśnie przytłacza. Tak przez zasługi tego upadku uchroń nas od podpadnięcia w grzech śmiertelny.
Ojcze nasz, któryś jest w górze.